Planeta Sportu. Gościem dzisiejszej Planety Sportu jest pan Przemysław Szurek, trener Biofarmu Basketu Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy świeżo po meczu w Bydgoszczy z Eneą Astorią Bydgoszcz. Jakie to było spotkanie w ocenie pana? Na pewno trudne mentalnie, bo wynik tego spotkania nie miał żadnego wpływu na miejsce w tabeli, bo ono już było ustalone kolejkę wcześniej, czyli miejsce ósme. Znaliśmy też swojego przeciwnika w playoffach, czyli Legię Warszawa, i tak naprawdę kluczowe było podejście mentalne i momentami było na pewno dzisiaj widać, że gdzieś uciekała ta koncentracja, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy i szczególnie cieszy się fakt, że tylu kibiców przyjechało, więc graliśmy dzisiaj dla nich i dlatego zależało nam tak bardzo na zwycięstwie. Bardziej to dla pana był mecz, takie przetarcie przed fazą playoff, przed meczami z Legią Warszawa, czy takie podsumowanie bardzo udanej fazy zasadniczej? Znaczy, my mieliśmy kilka elementów, które chcieliśmy dzisiaj sprawdzić, nad którymi pracowaliśmy w tygodniu, więc nie traktowaliśmy tego jako rozgrzewkę przed playoffami, broń Boże. Chcieliśmy wygrać to spotkanie, zakończyć rzeczywiście udaną bardzo rundę zasadniczą i tak naprawdę przejść po dobrym meczu do przygotowań z Legią, przygotować się po prostu w dobrych humorach. A to jakoś też na zasadzie przełamania po tej końcówce w meczu z poprzednim, z Lesznem, gdzie żeby właśnie zakończyć tą rundę zwycięstwem? Na pewno lepiej jest mieć dzisiaj zwycięstwo niż drugą porażkę z rzędu, a ten mecz z Lesznem, proszę mi wierzyć, on nam nie siedział jakoś długo w pamięci. Może tam bezpośrednio po meczu byliśmy źli na siebie, że wypuściliśmy zwycięstwo z rąk w ostatnich sekundach właściwie, ale też nie rozpamiętywaliśmy tego meczu zbyt długo, bo to by nie miało sensu, nie mogliśmy już wrócić, niczego zmienić, więc raczej skupiliśmy się na tym, co jest przed nami. Zanim jeszcze przejdziemy sobie do meczu z Legią Warszawa, to podsumujmy tą fazę zasadniczą. Bardzo udana faza zasadnicza, najlepsza w historii w ogóle Biofarmu. 16 zwycięstw w tym sezonie, z czego aż 10 w meczach u siebie. Przede wszystkim gratulacje za tą rundę. Na pewno jest to duży progres, bo rok do roku to jest 6 zwycięstw więcej. W poprzednim sezonie mieliśmy 10, teraz mamy 16. Najlepsza, przynajmniej do tej kolejki, to była najlepsza defensywa w lidze. Nie wiem, jak będzie po tym meczu, bo straciliśmy trochę więcej punktów. Wielu zawodników już na stałe weszło do pierwszoligowych statystyk i nie tylko, bo już są rozpoznawani zdecydowanie bardziej. Klub jest drugi rok w pierwszej lidze. W zeszłym roku cel został zrealizowany, jakim było utrzymanie. W tym roku chcieliśmy zrobić krok do przodu i uniknąć playoutów. Nie tylko to się udało, ale też awansowaliśmy do playoffów. Także pod każdym względem ta runda zasadnicza jest dla nas bardzo udana. Tłumy, zresztą też kibiców na meczu z Lesznem, pokazały, że jest zapotrzebowanie na koszykówkę w Poznaniu. No i teraz kwestia, żeby przenieść tą dobrą grę z sezonu zasadniczego na te mecze playoffowe. Przeciwnik jest godny, ale no, spróbujmy zrobić tak, żeby rzeczywiście udowodnić, że to nie jest przypadek. Te 16 zwycięstw nie wzięło się znikąd. Do tego, jak ten właśnie pan tego rywala ocenia, Legię Warszawa, to chyba najlepszy z możliwych trafów, jaki mógł się wydarzyć. Znaczy PR-owo i w ogóle dla środowiska poznańskiego, jak i myślę warszawskiego, no to jest rywalizacja chyba, jaką każdy chciałby mieć na tym etapie rozgrywek, ponieważ no, myślę, że emocje piłkarskie będą się przenosiły tutaj trochę na salę koszykarską. Smaku dodaje też fakt, że myśmy dwukrotnie wygrali na wyjeździe z Warszawą. Warszawa z kolei dwukrotnie wygrała w tych potyczkach pierwszoligowych u nas, także rezultat jest 2-2 przez te dwa sezony. Z pewnością przeciwnik potencjałowo no, jest zdecydowanie lepszy, zresztą wygrał rundę zasadniczą, ale w meczach z nami no, miał duże problemy z tą grą i chcielibyśmy rzeczywiście napsuć krwi Legii. I jeżeli miałoby być tak, że będzie górą w tej serii, żeby się po prostu z nami męczyła, jak to jest możliwe, i żeby kibice no, poczuli też tych emocji w związku właśnie z tą rywalizacją, żeby to nie były mecze do jednej bramki, bo tego byśmy nie chcieli. A czego pan się spodziewa po Legii? Że to będzie taki zespół jak ten, który przyjechał do Poznania tutaj w styczniu, 7 stycznia? Czy tutaj będzie można nawiązać rywalizację z Legią? Znaczy, sam fakt, że wygraliśmy na otwarcie Ligi, a potem na minutę 30, jeśli dobrze pamiętam, w styczniu były tylko 3 punkty przewagi po stronie Legii, pokazuje, że rzeczywiście w obu meczach graliśmy bardzo dobrze, szczególnie defensywnie. Czego się spodziewam? No, spodziewam się tego, że będzie ogromna presja po stronie Legii, no bo wszyscy oczekują od nich awansu. My nic nie musimy, my tylko możemy, więc teraz należałoby dobrze to spożytkować, ten właśnie taki entuzjazm, fakt grania z Legią Warszawa. Co do personaliów, no doskonale znamy tych chłopaków, oni też już nas znają.
Z tego co widziałem, wszyscy już są zdrowi i do dyspozycji trenera Bakuna, także na pewno przyjdą, inaczej, my przyjdziemy do nich grać z ich najsilniejszym składem, no i sam jestem ciekaw, jak ta rywalizacja się potoczy. Od takiego podejścia mentalnego, to właśnie ten brak presji może być tutaj atutem Biofarmu? Znaczy z pewnością, przynajmniej w tym kształcie drużynie naszej gra się łatwiej może, bo jako że jesteśmy bardzo młodym zespołem w stosunku do Legii Warszawa, na pewno presja by nam tutaj nie sprzyjała, także wszystko jest w rękach i głowach chłopaków, ale ja żadnej presji nie będę na nich wywierał, no bo prawda jest taka, że to już jest wszystko taka wartość dodana w tym sezonie. To co mieliśmy, zrobiliśmy, a jeżeli uda się ugrać pojedynczy mecz, a może pokusić się o więcej i zagrozić Legii wygraniem całej serii, no to byłoby coś wspaniałego i to już będzie jakby dopisywanie do ich CV jakby kolejnych takich udanych występów pierwszoligowych, żeby te ich kariery się rozwijały jak najlepiej. Ja będę ich na pewno wspierał w tym. Gdyby miał Pan tak wskazać jakiś największy atut Biofarmu, to jest właśnie defensywa? Znaczy z pewnością, patrząc na to, jak przebiegały całe rozgrywki, no i też fakt, że Legia z nami rzucała po 60, chyba, o ile dobrze pamiętam, 60 i 65 punktów, to pokazuje tylko, że rzeczywiście w tamtych dwóch spotkaniach znaleźliśmy sposób na to, żeby zatrzymać ich ofensywę. Zobaczymy, jak będzie teraz. Myślę, że na tą chwilę nie jesteśmy w stanie rywalizować z Legią na takim meczu bardzo ofensywnym, choćby jakby dzisiaj był tutaj w Bydgoszczy. Musimy szukać rozwiązań defensywnych takich, które utrudnią im zdobywanie punktów, a nam dadzą szansę właśnie budowania się mentalnego po stronie defensywnej, żeby to później przełożyć na atak. Także myślę, że w tym będzie raczej klucz do zwycięstwa z Legią niż do przerzucania ich ofensywnego, jak to się czasami mówi. Patrząc tak z perspektywy tych 30 kolejek, nad czym pański zespół musi najbardziej teraz pracować? Co jest najbardziej do poprawy? Na pewno egzekucja ofensywna, to znaczy dzisiaj wręcz w kilku akcjach dłonie składały się same do oklasków, kiedy bardzo cierpliwie budowaliśmy te akcje ofensywne i kończyły się czy to otwartymi rzutami trzypunktowymi, czy wjazdami pod kosz, czy przepięknym wsadem Mateusza Bręka. I teraz całe klub polega na tym, żeby umieć to robić na tle bardzo dobrej defensywy, bo rzeczywiście dzisiaj Astoria nie broniła tak agresywnie, jak nas będzie broniła Legia. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby tą cierpliwość zachować w ataku, widzieć się na boisku, dzielić się piłką i wtedy sprawiać problemy drużynie przeciwnika. Jeżeli to nam udałoby się w dużych częściach meczy rywalizacji z Legią robić, to już byłby duży progres, bo to jest coś, nad czym ostatnio dużo pracujemy. Biofarm to bardzo młody zespół i to też często się wiąże z faktem takiej nierównej gry. I to też było widoczne w tym sezonie, zwłaszcza w meczach z Lesznem i w tym grudniowym i teraz ostatnio. Jak właśnie można wyjść z tej sytuacji, żeby ta gra była bardziej równa przez wszystkie cztery kwarty? Znaczy myślę, że to nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, jeśli chodzi o pracę treningową, bo można wiele rzeczy na treningach robić. Ale jednak presja meczowa gdzieś tam zabiera czasami, albo inaczej, narzuca takie nawyki najbardziej pierwotne zawodnikom. Ja myślę, że to jest kwestia doświadczenia, bo gdybyśmy z kolei wrócili rok wcześniej, przecież myśmy przegrywali mnóstwo końcówek. W tym roku, jak popatrzylibyśmy na mecze, to myśmy mnóstwo tych końcówek jednak wygrali. I nie da się po prostu wygrać wszystkich meczy na styku, no to by był jakiś sezon perfekcyjny. Chodzi o to, żeby po prostu w tych meczach takich na różnicach punktowych typu 3-2-1 mieć po prostu większą ilość zwycięstw niż porażek. I tak w tym roku jest, więc już widać progres rok do roku, jeśli chodzi o rozgrywanie końcówek. A patrząc na wiek chłopaków, w większości z nich to są przecież cały czas u progu wchodzenia w trzecią dekadę właściwie wieku, więc to po prostu będzie przychodziło z doświadczeniem, z ilością rozegranych minut. Bo zważywszy na to, jak dzisiaj Piotr Wielok prowadził grę, no to prowadził jak 30-latek, a nie jak 22-3-letni rozgrywający. Także to już widać, ale też nie zapominajmy, że jesteśmy na zapleczu Ekstraklasy, więc to nie jest już taki prosty poziom do gry. Po prostu potrzeba ilości rozegranych meczy i mam nadzieję, że młodsi koledzy, tacy jak Maciej Leszczyński czy Wojtek Frąckawek, dzisiaj mogli popatrzeć, jak Piotr prowadził grę i że za chwilę oni będą w stanie też równo grać, podobnie jak i on. Myślę, że tutaj idealnie można zacytować Pana słowa sprzed roku, właśnie w rozmowie też z Planetą Sportu. Powiedział Pan, że zwycięstwa są ważne, ale nie jest to jedyny aspekt też przydatności młodych zawodników do koszykówki. I teraz patrząc przez pryzmat tych 30 kolejek, których zawodników Pan najbardziej dostrzegł właśnie taki progres w rozwoju ich karier? Myślę, że ten progres drużyny jest składową rozwoju wszystkich zawodników.
bo nie chciałbym teraz powiedzieć, że jeden zawodnik pociągnął tą drużynę, bo byłoby to nie fair. Każdy dokładał taką kolejną cegiełkę w swojej grze, w swoim spokoju, doświadczeniu i dzięki temu cały zespół poszedł mocno do góry. Bo to dotyczy wszystkich zawodników. Piotra Wielocha, Mateusza Bręka, przyszedł z zewnątrz Świstrzewski, który w wielu końcówkach grał bardzo dobrze w meczach i przyniósł nam zwycięstwa. Nie bez znaczenia jest rola Adama Metelskiego, który cały czas jakby jest takim filarem, wokół którego ten zespół był zbudowany. Kuba Fischer też w wielu meczach pokazywał takie ekstra zagrania pod postacią przechwyconej piłki wydartej z rąk przeciwnika, zbiórki, wjazdu pod kosz. Pamiętam końcówkę meczu z Siedlcami, kiedy właśnie jego widowiskowe akcje w obronie i w ataku przyniosły nam dogrywkę. Także myślę, że każdy z chłopaków poszedł krok do przodu i dzięki temu drużyna ma o 6 zwycięstw więcej niż rok temu. Drużyna Biofarmu jest bardzo młoda, ale też widać kolejne osoby wchodzą. Medal Mistrzostw Polski U20. Tak zapytam, który bardziej pana sukcesy cieszy, tamten medal, czy to 8 miejsce? Czy tak na to pan nie patrzy? Myślę, że ciężko jest rozgraniczyć te dwie rzeczy. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiamy. Postęp drużyny. Po prostu ten sezon jest dla nas już wygrany. Bo i medal wywalczony w Gdyni, i ten playoff to jest tylko dowód na to, że program się rozwija w dobrym kierunku. Mam na myśli Biofarm Basket Poznań i Basket Junior Poznań. Selekcja zawodników z punktu widzenia szczególnie charakterologicznego jest właściwa, bo ci chłopcy naprawdę ze sobą lubią przebywać. A to też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o pracę treningową, a później o zwycięstwa. Także myślę, że oba powiedziałbym sukcesy składają się na jeden duży sukces całego klubu. Jakieś nowe osoby, które mogą do Biofarmu dołączyć? Planuje pan dołączenie w najbliższym czasie z tej młodszej drużyny? To znaczy tak, najpierw musimy zakończyć ten sezon i budować drużynę pierwszoligową, bo chłopacy w większości mają kontrakty roczne. Tylko Adam Metelski, Mikołaj Kurpisz mają kontrakty dłuższe niż rok. Także zacznie się budowa drużyny. Zobaczymy, którzy chłopacy będą chcieli zostać. Zobaczymy, czy po któryś chłopaków zgłoszą się inne kluby i będą chcieli szukać dla siebie nowej drogi. I tak naprawdę to będzie miało decydujący wpływ na to, kto będzie przychodził z tych drużyn młodszych. Na pewno jest kilku ciekawych zawodników, którzy w tym roku ogrywali się na parkietach drugiej ligi, z rocznika choćby 2000. I niewykluczone, że jeden z nich dostanie szansę treningów z naszą drużyną i powoli oswajania i przyzwyczajania i może jakiegoś pierwszego wprowadzenia już do zespołu. Mi by jednak zależało na tym, żeby struktura zespołu została bez zmian, żeby kluczowi zawodnicy zostali z nami na kolejny rok, bo widać, że ta grupa tworzy super kolektyw, super chemię i właściwie niezbędna kosmetyka, jakiej musielibyśmy dokonać, byłaby chyba tylko tutaj potrzebna. Ale zobaczymy, no, chłopacy też mają swoje ambicje, mamy też swoje możliwości finansowe, więc pewnie to się będzie rozwiązywało w najbliższych dniach, tygodniach. A jak pan odniesie się do właśnie tego maratonu meczów, który też Biofarm był, bo niektórzy zawodnicy grali i na poziomie pierwszej ligi, i na takich właśnie turniejach jak U20. Dla tych młodych zawodników to było dobre rozwiązanie, że aż tak dużo grali? Znaczy nie mieliśmy wyjścia, bo grając dobrze po prostu awansowaliśmy do kolejnych rund i tamte mecze się kumulowały. Z drugiej strony, jakby pan zapytał pewnie każdego z nich, to każdy woli grać mecz niż trenować. Więc myślę, że im to było na rękę, aczkolwiek obciążenie było ogromne. I prawda jest też taka, że dzisiaj choćby przy kolacji mówiliśmy, że Szymon Ryżek zdobył swoje pierwsze punkty od miesiąca. To jest właśnie koszt, jaki ponieśli ci czołowi zawodnicy U20, że byli tak wyczerpani fizycznie i mentalnie, że powrót na parkiety pierwszoligowe był dla nich naprawdę trudny. Duże ukłony dla nich, że wytrzymali to, ale też duże słowa uznania dla naszych trenerów, którzy pracują z nimi na co dzień, dla Roberta Maćkowiaka, że przygotowanie i sposób treningu, jaki im dedykuje w ramach zajęć siłowych i rozwojowych, pozwolił nam praktycznie przebrnąć bez kontuzji, bo poza Patrykiem Stankowskim, który miał przedziwną kontuzję złamania śródręcza w sytuacji też kuriozalnej chwytu piłki, to właściwie przeszliśmy ten okres bez urazów, co tylko daje dowód na to, że balans między pracą a odpoczynkiem był właściwy, a myślę, że chłopacy nie narzekają, że tyle grali, bo na pewno mieli z tego dużo radości. Myślę, że też taką nagrodą dla nich będzie teraz te mecze z Legią Warszawa. Na pewno. Zobaczymy, jak się ułoży sytuacja na boisku, jak szeroką rotacją będziemy mogli grać. Dzisiaj taki był cel, żeby dać pograć wszystkim. Na pewno postaramy się dla każdego z nich znaleźć miejsce, ale no, to już będą wobec nich oczekiwania. To już każdy zawodnik będzie musiał coś wnosić do meczu, bo tutaj nikt nam nie wybaczy ogrywania 12 zawodników, tylko bardziej tu każdy będzie patrzył na to, żeby przybliżać zespół do zwycięstw. Także dzisiaj był taki test trochę dla niektórych chłopaków, a na pewno ci, którzy zagrają najlepiej, będą się prezentowali na treningach. Nagrodą dla nich będą te minuty na hali na Bemowie. Ok,
kiedyś powiedział pan o sobie, że nigdy nie spodziewał się, że będzie prowadził tą pierwszą drużynę, tą drużynę seniorską. Czy dalej pan widzi taką swoją rolę wprowadzania tych młodych zawodników na takiej granicy pomiędzy sportem młodzieżowym a seniorskim? Znaczy, na pewno to nie jest łatwe zadanie, ale to jest zadanie, które sprawia mi mnóstwo radości. Zobaczymy, jakie będą postawione cele przed nami w przyszłym sezonie, bo prawda jest taka, że jeżeli gra się utrzymanie, jeżeli gra się właśnie gdzieś balansuje pomiędzy utrzymaniem a playoffami, no to rzeczywiście ja tutaj odważnie mogę stawiać na tych młodych chłopaków. Pytanie jest takie, jakie będą oczekiwania z naszych sponsorów miasta Poznań, firmy Biofarm, naszych prezesów, co do przyszłego roku. Bo rzeczywiście, jeżeli cel by był wyższy i bardziej ambitny, no to z tym wprowadzaniem zawodników będzie na pewno trochę trudniej już to zrobić, no bo tak jak powiedziałem, wtedy będą większe oczekiwania co do zwycięstw. Co do mojej osoby, ja się czuję idealnie w tej roli, którą teraz spełniam i myślę, że cały projekt w ogóle, jego pomysł i moja w nim osoba jest takim miejscem, którym chciałbym być i teraz trudno jest mi powiedzieć, co będzie dalej, no bo nie wszystkie rzeczy zależą ode mnie. Ja już się cieszę, że przez 2 lata tylu chłopaków na poziom pierwszej ligi weszło, że część z nich już stanowi o sile tej ligi, na pewno będzie stanowiła w latach przyszłych i obyśmy mieli takich sytuacji jak najwięcej, których można stawiać na młodych ludzi, którzy są bardzo ambitni, bo każdy z nich to jest ambitny zawodnik i oby ta kompozycja zespołu by na to pozwalała i też oczekiwania sponsorów i samych też zawodników. Biofarm już pokazał, że jest wygranym w tym sezonie. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w sobotę w pierwszym meczu w Warszawie. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i naszego partnera Radio Meteor. Naszym gościem w dzisiejszej Planecie Sportu był trener Przemysław Szurek. Planeta Sportu.